W niedzielę 22 grudnia w Miejskim Domu Kultury Prażakówka w Ustroniu można było spotkać Kajetana Kajetanowicza. Rajdowiec podsumował sezon. Zajęliśmy drugie miejsce w Mistrzostwach Świata w, w klasie WRC2, czyli w takiej drugiej klasie. Pierwsza jest, można powiedzieć, praktycznie niedostępna dla prywatnych kierowców, więc. Ogromny sukces. Ponad 70 załóg sklasyfikowanych a my na drugim miejscu i to Mistrzostwa świata, więc najwyższa półka. Fantastyczny sezon, bardzo trudny nie ukrywam, bo, bo sporo się działo i też też dużo było takich przeciwności, z którymi się radziliśmy, ale też ciężka praca całego zespołu zaowocowała tym, że jesteśmy. Tutaj rozmawiamy o tym miejscu. Plany są takie zdecydowane. Chcielibyśmy walczyć o Mistrzostwo Świata. Natomiast no to jest coś, co, co może osiągnąć tylko jedna załoga na świecie. I to jest wielkie wyzwanie. I na razie potrzebujemy ten czas świąteczny na to, żeby, żeby trochę odpocząć, bo bardzo dużo się dzieje. Od ostatniego rajdu, od rajdu Hiszpanii, to był ostatni rajd. Minęło z półtorej miesiąca, jeszcze była barburka, która niewątpliwie też jest wielkim wyzwaniem, bo jedyny start w Polsce, każdy chce z nami wygrać oczywiście, bo to jest ja też tak chciałem kiedyś, bo wiedziałem, że to da mi więcej niż zdobycie trzech tytułów mistrza Polski i, i, i na pewno będziemy dalej starać się kleić w cudzysłowie ten, ten sezon, bo to jest bardzo wiele Puzli do ułożenia, więc jesteśmy na tym skoncentrowani. Cieszę się, bo partnerzy też są za tym, żeby, żeby pojechać, tylko że naprawdę to jest jeszcze od deklaracji do podpisania umów, jest daleka droga. Ważnym punktem spotkania było również podsumowanie akcji rozdawania odblasków bądź widoczny. O bezpieczeństwie na drogach Kajetan Kajetanowicz rozmawiał z burmistrzem Ustronia oraz z przedstawicielami policji. Uczestnikiem ruchu jest nie tylko pieszy i nie tylko kierowca z osobna, tylko każdy z nich. Tak, Pieszy zbliżając się do przejścia na pieszych musi dbać o swoje bezpieczeństwo, kierowca na drodze również. I każdy z nas jest odpowiedzialny za to bezpieczeństwo na drodze. Tak? Czy jesteśmy świadkami zdarzenia, czy jesteśmy uczestnikami na co dzień ruchu drogowego, No to każdy z nas. Tak naprawdę jest policjant i ma wpływać na poprawę tego bezpieczeństwa. Ten rok jest troszkę lepszy od poprzedniego, z uwagi na to, że w tym roku, co do pieszych, nie mamy żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mamy tych wypadków około 30, gdzie zostało 30 rannych. Tak? Zeszły rok, no niestety 50 wypadków z udziałem osób pieszych, ale niestety osób śmiertelnych było 5. Czyli pokazuje to, że Tutaj właśnie te działania profilaktyczne, między innymi z Kajetanem, który propaguje naprawdę to bezpieczeństwo, jest lepiej. Że ludzie zaczynają słuchać nie tylko policjantów, ale osoby, które mają wpływ na to. Taki Kajetan, no, Kajetan przedstawi młodzieży, tym rajdowcom, że jednak na drodze nie jesteśmy sami, że są inni uczestnicy ruchu, naprawdę nam pomaga. I z tego się bardzo cieszymy. Czyli lepiej, jeżeli chodzi o pieszych, a jeżeli chodzi ogólnie o wypadki? Wypadków też mamy mniej. Jest to różnica około 30 wypadków mniej. Jedna osoba śmiertelna w zeszłym roku była więcej. Zaznaczam, ten rok się jeszcze nie skończył. Miejmy nadzieję, że przy tych sprzyjających warunkach e, na drodze, czyli nie mamy teraz śniegu, chociaż to jest takie błędne, że nie mamy śniegu, to możemy szybciej jechać. Jeżeli mamy śnieg, kierujący bardziej zwracają uwagę. Jeżeli jest taka pogoda, jak jest, to często kierujący napotkają na takie chwilowe zmrożenie jezdni i wtedy dochodzi. Często do wypadków. Wszyscy prawie jesteśmy kierowcami, widzimy jak poruszamy się wie wieczorem po naszych drogach, że czasami zauważamy pieszych w ostatniej chwili. Mały odblask kosztujący parę złotych może uratować czasem ludzkie życie. W tym roku rozdaliśmy już prawie 4000, tysiące, myślę po tej ostatniej akcji, która była. Także cieszymy się, bo być może o ileś spadnie zagrożenie na naszych drogach. To bezpieczeństwo coraz częściej musi być poruszane, bo, bo, ponieważ jest coraz więcej samochodów, coraz więcej rozpraszaczy tzw. Różnego rodzaju, na przykład telefony w ręce. Sami wiecie dokładnie o czym mówię. Jest dużo spraw, każdy jest zabiegany, czyli koncentracja za kierownicą spada i pieszy też musi o tym pamiętać. Musi, musi zdawać sobie z tego sprawę, że kierowca też może popełnić błąd. My bierzemy udział w wielu akcjach dotyczących bezpieczeństwa wielu, naprawdę wielu, i to jakby trudno mi jest w tej chwili zliczyć te wszystkie. Ale to jest fajne. Cieszymy się, że mamy wkład w to, żeby było trochę bardziej bezpiecznie. Trochę bardziej, bo praca to jest taka trochę syzyfowa praca, ale to nie jest praca bez celu. I musimy sobie zdać z tego sprawę, że to, co widzimy w telewizji, to, co czytamy na waszym na przykład portalu, to nie jest tak, że to dzieje się tylko innym. To może się przytrafić też nam, więc, więc dbajmy o siebie i o innych. Czyli te odblaski są ważne. Wiem, to do tego chciałeś się zmierzać. To jest taki, taki, taka, taka prosta rzecz, a, a naprawdę wiele może dać. Nie wstydźmy się, sprawmy, żeby odblaski były modne, po prostu. Ale to jest wiele, wiele innych też rzeczy. No, takie są czasy, że nie tylko kierowcom musi myśleć, ale także pieszy na drodze. Jednym z punktów programu było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego bezpieczna droga do domu i szkoły. Odpowiedziało mnóstwo dzieci, ponad tysiąc prac. Dzisiaj będziemy rozstrzygać w kilku kategoriach konkurs z panem Kajetanowiczem, a później wraz z apelem mieszkańców chcemy przesłać to na ręce dyrektora zarządu dróg wojewódzkich. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego,